W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o polityce premiera polskiego rządu w Londynie Stanisława Mikołajczyka. Jego postaci poświęciłem uwagę na moim najnowszym audiobooku zatytułowanym Wielcy Polacy XX wieku. Dowiecie się, jak wyglądała nasza polityka w najtrudniejszym dla Polski momencie II wojny światowej. Było południe 24 listopada 1944 roku, gdy premier polskiego rządu w Londynie Stanisław Mikołajczyk udał się do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Władysława Raczkiewicza. W krótkiej rozmowie, jaka się odbyła pomiędzy nimi, Mikołajczyk poinformował prezydenta, że nie jest w stanie już kierować. Rządem i nie widzi możliwości jego dalszego funkcjonowania. Prezydent wysłuchał spokojnie jego komunikatu. Kilka godzin po tym spotkaniu Raczkiewicz przedłożył Mikołajczykowi dekrety dymisyjne. Tak kończyła się londyńska kariera premiera Stanisława Mikołajczyka. Mikołajczyk został premierem polskiego rządu w Londynie 14 Lipca 1943 roku, zaledwie 10 dni po tym, jak zginął w Gibraltarze jego poprzednik, premier generał Władysław Sikorski. Mikołajczyk pełnił urząd premiera przez 16 miesięcy. To był czas, kiedy alianci arbitralnie podejmowali decyzje w sprawie granic Polski. I to był czas, kiedy wiedza o tych decyzjach nie była znana polskiemu rządowi Mikołajczyk gotów był później nawet te decyzje zaakceptować pod warunkiem że zrobią to samo politycy z innych ugrupowań jakie wchodziły do jego koalicyjnego rządu ale na to nie było przyzwolenia zarówno w polskich kręgach w londynie ani w kraju w czerwcu 1944 roku sowiecka armia czerwona rozpoczęła nową ofensywę na froncie wschodnim. W ciągu następnych tygodni zajęła całe Kresy i dotarła do linii Bugu. Następnie przekroczyła tą linię i zajęła kolejne tereny polski, docierając w końcu lipca 1944 roku do linii Wisły. Na zajętych przez armię czerwoną terenach zainstalowany został Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który przybył z Moskwy. PKWN przedstawiał się jako nowy polski rząd. Sowieckie NKWD na terenach, które zajęła Armia Czerwona, przystąpiło do rozbrajania oddziałów armii krajowej, aresztowania ich żołnierzy i deportowania ich do obozów pracy w związku sowieckim. W takich właśnie warunkach politycznych premier Stanisław Mikołajczyk zdecydował się na podjęcie nowej inicjatywy wobec Sowietów. Głównym celem tej inicjatywy miało być doprowadzenie do uregulowania stosunków z Sowietami, które zostały zerwane w kwietniu 1943 roku po tym, jak Niemcy ujawnili zbrodnię w Katyniu, a polski rząd zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z wnioskiem o wyjaśnienie tej sprawy. To właśnie z tego powodu Stanisław Mikołajczyk 30 lipca 1944 roku przybył do Moskwy. Ale gdy przybył do Moskwy, nie wiedział, że PKWN zdążył już zawrzeć z Sowietami dwie ważne umowy. Pierwsza z nich dotyczyła przekazania stronie sowieckiej jurysdykcji na zajętych terenach Polski przez Armię Czerwoną. Druga z tych umów, de facto, była zgodą PKWN-u na aneksję polskich kresów przez Sowietów. Jakby tego było mało, Mikołajczyk następnego dnia, 1 sierpnia 1944 roku, dowiedział się, że. W Warszawie wybuchło zbrojne powstanie. Jego pozycja do rozmów z Sowietami była więc trudna, ale stała się jeszcze trudniejszą po tym jak szef sowieckiej dyplomacji Wiaczesław Mołotow zapytał go wprost: po co pan tu przyjechał? Ale Mikołajczyk starał się nie tracić rezonu, był cierpliwy. Dopiero jednak po trzech dniach pobytu w Moskwie spotkał się ze Stalinem. W trakcie spotkania z sowieckim dyktatorem, Mikołajczyk zaczął szkicować swój polityczny plan. Mikołajczyk zakomunikował Stalinowi, że głównym jego celem jest nawiązanie relacji ze Związkiem Sowieckim w oparciu o polsko-sowiecki układ z 30 lipca 1941 roku. Zakomunikował również, że jest gotowy do rozmów w sprawie utworzenia nowego polskiego rządu w oparciu o środowiska londyńskie i komunistów z PPR. Ale Stalin bardzo szybko odrzucił te propozycje. Zakomunikował Mikołajczykowi, że w Polsce nie może być dwu władzy i w sprawie powstania nowego polskiego rządu powinien porozumieć się z PKWN, którego przedstawiciele są w Moskwie. Po tym spotkaniu Mikołajczyk spotkał się z delegacją PKWN, ale bardzo szybko zrozumiał, że on i jego koledzy mogą wejść do nowego polskiego rządu, ale to PKWN będzie miał w nim pozycję dominującą. Po powrocie do Londynu Mikołajczyk dalej kontynuował politykę, która miała doprowadzić do porozumienia z Sowietami. Do tego zachęcał go brytyjski premier Winston Churchill, którego Mikołajczyk słuchał częściej niż ministrów swojego rządu. Dwa miesiące później z inicjatywy Brytyjczyków doszło do drugiej wizyty Mikołajczyka w Moskwie. Mikołajczyk przybył do Moskwy dokładnie 11 października 1944 roku i spotkał się ze Stalinem. W trakcie tej rozmowy obecny był brytyjski premier Winston Churchill. Ale Stalin bardzo szybko wytrącił Mikołajczykowi wszelkie argumenty, pytając go, czy udało mu się doprowadzić do porozumienia z przedstawicielami PKWN. Po spotkaniu ze Stalinem Mikołajczyk postanowił po raz drugi spotkać się z delegacją PKWN, która była obecna w Moskwie. Ale to spotkanie wyglądało tak jak poprzednio. Znowu usłyszał o tym, że to PKWN musi mieć w nowym rządzie pozycję dominującą. Po powrocie do Londynu Mikołajczyk nadal był zdeterminowany, aby doprowadzić do ugody z Sowietami. Sądził, że o ile w kwestii granicy wschodniej nie mamy wyjścia i musimy zaakceptować ustalenia, które zapadły, o tyle był przekonany, że możemy jeszcze zachować suwerenność wewnętrzną, i dlatego właśnie postanowił kontynuować swoją politykę. Na prowadzenie polityki, która doprowadziłaby do ugody z Sowietami, nalegał zresztą sam Churchill, który zaczął wówczas wywierać presję na Mikołajczyka. Mikołajczyk postanowił więc przekonać ministrów swojego rządu do kierunku obranej przez niego polityki, ale ta próba zakończyła się porażką. Politycy innych ugrupowań, które wchodziły w skład jego rządu, nie chcieli zgodzić się na taki kształt granicy wschodniej, w którym kresy znalazłyby się po stronie sowieckiej. Mikołajczyk uznał, że ostatnią deską ratunku dla jego polityki jest poparcie amerykańskiego prezydenta Franklina Delano Roosevelta i dlatego zwrócił się do niego w tej sprawie ponownie. Ale amerykański prezydent odpowiedział mu w liście, który przekazał za pośrednictwem amerykańskiego ambasadora w Moskwie Harimana Mikołajczykowi. W tym liście Roosevelt De facto zgadzał się na dyktat Stalina w sprawach polskich i zalecał Mikołajczykowi, żeby to właśnie z nim rozmawiał na temat polskich spraw. Mikołajczyk znalazł się wówczas pod ścianą. Jedynym dla niego wyjściem była dymisja i złożył ją 24 listopada 1944 roku. Ale dymisja Mikołajczyka. Jako premiera polskiego rządu w Londynie, wcale nie była końcem jego politycznej kariery. Nadal cieszył się poparciem Brytyjczyków i samego Churchilla. Ten ostatni podkreślał ustawicznie, że Stanisław Mikołajczyk jest jedynym polskim politykiem, z którym warto rozmawiać. To właśnie z tego powodu Churchill nie chciał się spotkać z nowym premierem polskiego rządu Tomaszem. Arciszewski. Doszło nawet do tak absurdalnej sytuacji, że przed konferencją w Jałcie, jaka miała miejsce na początku lutego 1945 roku, Churchill konsultował sprawy polskie nie z Tomaszem Arciszewskim, legalnym polskim premierem, ale właśnie ze Stanisławem Mikołajczykiem. W czasie konferencji w Jałcie ostatecznie zadecydowano o przebiegu Polskiej granicy wschodniej, całkowicie pomyśli Stalina. Ale dla Stanisława Mikołajczyka o wiele ważniejsze w Jałcie było to, że mocarstwa zadecydowały o powstaniu nowego polskiego rządu, który miał być stworzony w oparciu o kręgi emigracyjne i PKWN. Ponieważ ta decyzja została oprotestowana przez rząd Tomasza Arciszewskiego. Stanisław Mikołajczyk niejako stał się naturalnym kandydatem do udziału w jego tworzeniu i Mikołajczyk postanowił z tej okazji skorzystać. To właśnie dlatego kilka miesięcy później, 16 czerwca 1945 roku, Mikołajczyk przybył po raz trzeci do Moskwy. W Moskwie miały odbyć się rozmowy z przedstawicielami PKWN w sprawie stworzenia nowego polskiego rządu. Te rozmowy odbywały się całkowicie pod nadzorem Stalina, i te rozmowy zakończyły się dla Mikołajczyka porażką. Mikołajczyk zgodził się wejść do nowego rządu, tymczasowego rządu Jedności Narodowej jako wicepremier, ale dobrze wiedział, że nie będzie odgrywał w nim decydującej roli. Stalin mógł się wówczas cieszyć, że udało mu się doprowadzić do rzekomego kompromisu w sprawie powstania nowego polskiego rządu. Wprawdzie ten kompromis został oprotestowany przez rząd Tomasza Arciszewskiego, ale nie miało to już żadnego znaczenia. Dla Mikołajczyka zaczął się wówczas najbardziej ryzykowny okres w całej jego politycznej karierze, ale Mikołajczyk o tym jeszcze nie wiedział. Gdy 28 czerwca 1945 roku przybył do Polski, witały go tysiące Polaków. Mikołajczyk był dla nich symbolem powrotu do normalności. Gdy był już w kraju, odniósł spory sukces. Po śmierci Wincentego Witosa, co miało miejsce 31 października 1945 roku, Mikołajczyk stanął na czele odnowionego polskiego stronnictwa ludowego. Mógł się wówczas czuć politycznie spełniony. Mikołajczyk swoją klęskę dostrzegł dopiero w styczniu 1947 roku, gdy komuniści, dzięki pomocy Sowietów, brutalnie sfałszowali wybory do Sejmu Ustawodawczego. I gdy stało się jasne, że nie ma najmniejszej szansy na jakiekolwiek współrządzenie z nimi. W październiku 1947 roku Mikołajczyk, czując się zagrożony aresztowaniem przez Urząd Bezpieczeństwa, zwrócił się o pomoc do amerykańskiej ambasady w opuszczeniu kraju. Ale zanim to zrobił, popełnił największy polityczny błąd. Wezwał Polaków do stawienia oporu komunisto. Zrobił to wiedząc, że niebawem ucieknie z kraju. Gdy w listopadzie 1947 roku znalazł się w Stanach Zjednoczonych, był już politykiem przegranym. Wielu historyków uważa, że Mikołajczyk był politycznym realistą, że do końca walczył o polskie interesy. Ta ocena wydaje się być jednak błędną oceną. Mikołajczyk Prowadził swoją politykę niejako wbrew faktom i okolicznościom, jakie miały miejsce. Prowadził swoją politykę nie mając przyzwolenia ani ministrów swojego rządu, ani polskich kręgów w Londynie, ani Polaków w kraju. Prowadził swoją politykę pomimo tego, że nie miała ona najmniejszej szansy na powodzenie. Co gorsze, ta polityka służyła interesom Wielkiej Brytanii, dla której najważniejszy był sojusz z Sowietami, a nie obrona interesów polskiego sojusznika. Po dwóch latach współrządzenia z komunistami, Mikołajczyk musiał uciekać z kraju. Gdy znalazł się na emigracji, bardzo szybko został zmarginalizowany i jeszcze szybciej o nim zapomniano. Historia Stanisława Mikołajczyka to na pewno lekcja o tym, jak polskiej polityki nigdy nie należy prowadzić. W następnym moim filmie opowiem Państwu o tym, jak wyglądała polityka brytyjskiego premiera Winstona Churchilla wobec Polski. Dowiecie się, co było źródłem tej polityki. Ten film zatytułowałem Churchill przeciwko Polsce. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne wpisy pod moimi filmami, jak również za wsparcie. W sposób szczególny chciałbym podziękować panu Dariuszowi Kwoka i panu Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam do dalszego wspierania mojego Kanał wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.